Cześć. Sezon wspinaczkowy w pełni, więc ten film poświęcimy sprzętowi, który trzeba zabrać w skały. Wiele osób zaczyna przygodę ze wspinaniem na ściankach wspinaczkowych i głównie tam właśnie trenuje. Natomiast gdy przychodzi czas pierwszego wyjazdu w skały, zastanawiają się, jaki sprzęt powinni zabrać. Do podstawowego wyposażenia wspinacza należy kilka elementów i te elementy oczywiście są potrzebne zarówno na ściance wspinaczkowej, jak i przy wspinaczkowych tripach bliżej natury. Te elementy to oczywiście uprząż wspinaczkowa, buty wspinaczkowe, które są potrzebne, by precyzyjnie stawiać stopy i radzić sobie na małych stopniach. Niezbędny na ściance i w skałach jest woreczek wspinaczkowy na magnezję, no i magnezja, która osuszy dłonie, oraz jakiś przyrząd asekuracyjny wraz z karabinkiem. Może to być najprostszy model typu kubek, bądź modele bardziej rozwinięte. Na ściankach wspinaczkowych będziecie asekurować zazwyczaj tylko swojego partnera stojąc na ziemi, więc taki kubek będzie odpowiedni. Natomiast w górach może to okazać się bardziej skomplikowane. Skoro jesteśmy przy temacie przyrządów asekuracyjnych, to warto go rozwinąć i powiedzieć, że w skałach, a później także w górach przyda Wam się przyrząd, który będzie pozwalał asekurować również z górnego stanowiska, a nie tylko stojąc na ziemi. Taki przyrząd musi być wyposażony w takie specjalne oczko, którym mocuje się przyrząd do stanowiska. I może to być przyrząd ATC Guide marki Black Diamond, to jeden z takich popularnych modeli, ale również w tej roli świetnie sprawdzi się przyrząd Redpoint marki 66+, który również jest bardzo uniwersalnym produktem. Jeśli chodzi o mnie, to ja bardzo chętnie korzystam z przyrządu marki Edelreed, to jest przyrząd o nazwie Mega Joule. To przyrząd, który asystuje przy prowadzeniu przez partnera, to znaczy przy odpadnięciu naszego partnera wspinaczkowego sam blokuje się. Oczywiście musimy pamiętać, że wolny koniec liny zawsze ściskamy w dłoni, mimo wszystko, ale też pozwala ten przyrząd asekurować z górnego stanowiska, no i wykonywać zjazdy. Jest to taki pełnoprawny przyrząd do wspinaczki zarówno sportowej, jak i tej górskiej. Do wspinaczki w skałach potrzebujemy również kilku karabinków z blokadą zamka. Mówi się, że przynajmniej 3 takie karabinki powinny być na wyposażeniu każdego wspinacza. Jednym z typów karabinków powinien być większy karabinek typu HMS, który pozwoli nam komfortowo asekurować wspinającego się partnera. Musi być on wyposażony na pewno w blokadę zamka, może to być blokada zakręcana, bądź też blokada taka automatyczna, jak w tym karabinku marki Ocun, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że karabinek jest zawsze zakręcony, a wspinaczka jest bezpieczna. Do korzystania z uprzężami sprawdzają się również świetnie karabinki z takim dodatkowym ramieniem, które uniemożliwia obracanie się karabinka wpiętego w łącznik uprzęży. Pozostałe zakręcane karabinki mogą być HMS-ami, ale możecie też postawić na takie mniejsze modele dekształtne bądź takie modele uśrednione. Te karabinki zakręcane będą przydatne w wielu sytuacjach, czy to do budowy jakiegoś stanowiska, czy do asekuracji partnera właśnie z górnego stanowiska, bądź do wykonania zjazdu i zastosowania takiego karabinka przy blokerze. Kolejnym elementem, który jest potrzebny z kolei dla każdego z zespołów wspinaczkowego, czyli 2 osób, jest lina wspinaczkowa. Pojawia się zawsze pytanie, jaka ta lina powinna być, jeśli zaczynamy swoją przygodę w skałach. Przede wszystkim musi to być lina dynamiczna. Drugi parametr to taki, że powinna być to lina pojedyncza. Natomiast bardzo często wspinacze zastanawiają się też, jakiej średnicy powinna być ich pierwsza lina wspinaczkowa. Zaleca się, by była to średnica około 10 mm. Z jednej strony pozwala ona łatwo kontrolować linę w przyrządzie wspinaczkowym i przesuwanie się jej w dłoni, kiedy nie mamy jeszcze takiej sprawności w asekurowaniu. Z drugiej strony taka lina będzie też dosyć wytrzymała.
Ostatnie pytanie, które rodzi się w głowach wspinaczy, to długość tej liny wspinaczkowej. Myślę, że można przyjąć, że w polskich skałach lina 60-metrowa będzie optymalna. Pozwoli to na pokonanie drogi wspinaczkowej oraz opuszczenie przez partnera do podstawy ściany. Przy wspinaczce w skałach czasem być może będziemy musieli zrobić zjazd, by na przykład nie niszczyć liny wspinaczkowej podczas opuszczania. I wtedy przyda się jeszcze linka pomocnicza, czyli tak zwany repik. Dzięki niemu będziemy mogli zawiązać bloker bądź prusik na linie wspinaczkowej i zjechać bezpiecznie. Taka linka powinna mieć około 130-150 cm, być zawiązana kluczką czy podwójnym zderzakowym i mieć średnicę około 5-6 mm. Lina wspinaczkowa to jedno, repik to drugie. Trzecim elementem, który warto mieć ze sobą w skałach, to także taśma wspinaczkowa. Taka taśma, na przykład 80-centymetrowa, przyda się do wielu rzeczy. Można za pomocą karabinków ekspresowych zrobić z niej jakiś dłuższy przelot. Można zrobić sobie autoasekurację. Przyda się również do zjazdu w wysokim przyrządzie. Do wspinaczki w skałach będziemy potrzebować oczywiście jeszcze ekspresów. Na pewno wiecie, co to jest ze ścianki wspinaczkowej, gdzie ekspresy są przymocowane na stałe. W skałach oczywiście musimy mieć swój zestaw i wpinać go w czasie pokonywania drogi. Takim optymalnym zestawem dla zespołu wspinaczkowego jest około 10-12 ekspresów. Wszystko oczywiście zależne jest od długości drogi. Możecie kupić sobie na początek 6 ekspresów, a drugie 6 kupi na przykład wasz partner wspinaczkowy. Warto, by ekspresy te były różnej długości. Nieraz przydają się ekspresy dłuższe, na przykład 18-22 cm, natomiast takim standardowym ekspresem jest ekspres o długości 12 cm. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć więcej o ekspresach, to obejrzyjcie nasz filmik na YouTubie, gdzie Zosia mówi o tym prawie wszystko. Początki kariery wspinaczkowej nie zawsze są łatwe, więc nie wszystkie drogi uda wam się na początku pewnie poprowadzić. Czasem będzie konieczność, żeby coś przypatentować na wędkę, więc w skały warto też zabrać jeden karabinek stalowy, by nie niszczyć stanowisk i korzystać z niego podczas wędkowania. Jest jeszcze garść takiego sprzętu wspinaczkowego, którego nie zobaczycie u każdego wspinacza w skałach, ale z mojej perspektywy jest to sprzęt równie niezbędny. Jednym z takich elementów będzie z pewnością kask wspinaczkowy. Pamiętajcie, żeby stawiać bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i chronić głowę. Nie tylko w czasie wspinania, ale może nawet kask przydać się przy asekurowaniu. Zdarzały się już takie wypadki, kiedy partner wspinający się powyżej osoby asekurującej strącał na asekurującego kamienie. To jedna rzecz. Drugą jest szczoteczka do chwytów. Warto mieć taki gadżet przy woreczku na magnezję bądź wpięty na repiku do uprzęży. Taka szczoteczka pozwoli nie tylko oczyścić chwyty i sprawniej pokonać drogę w jakimś kluczowym momencie, ale też pozwoli wam wyczyścić drogę po przejściu, tak żeby nie psuć komuś następnemu OS-a. Warto zabrać oczywiście topo wspinaczkowe, żeby nie wpuścić się na zbyt trudną drogę i nie zapchać w jakimś miejscu, który przyprawi was o tak zwany telegraf, czyli nerwowe drżenie nóg. Cały ten sprzęt trzeba zapakować oczywiście do jakiegoś wygodnego plecaka, z którym podejdziecie sobie pod skały. Warto dodać, że linę bardzo dobrze transportuje się właśnie w torbach na linę, które wyposażone są w taką specjalną płachtę. To element niezwykle ważny przy wspinaniu w terenie. Dzięki niemu będziecie mogli chronić linę przed zabrudzeniami i zawsze mieć ją fajnie sklarowaną przy miejscu, w którym się wspinacie. Każdy wspinacz ma jeszcze garść jakichś takich rzeczy nieoczywistych, które zabiera w skały. Dla jednych będzie to hamak, dla innych kawiarka do przyrządzenia kawy na palniku turystycznym. Oczywiście nie zapominajcie również o takich rzeczach i pamiętajcie, że w skałach musicie
obchodzi się ze swoim sprzętem bezpiecznie. Skały wymagają większego obycia z ekspozycją, z zagrożeniami, które czyhają na Was w terenie, oraz takiego przezwyciężenia pewnego lęku przed przestrzenią. Pamiętajcie jednak, że wspinanie w skałach to naprawdę świetna zabawa i takiej bezpiecznej, świetnej zabawy Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.